Przez kilkanaście lat Piotr Brosz jako ratownik medyczny pomógł wielu osobom. Szczególnie pamięta wyjazd do chłopca, który spadł z dużej wysokości. Jego stan był poważny. Mimo pękniętej śledziony udało się go uratować. Mężczyzna odwiedził potem chłopca w szpitalu. Tam też poznał jego starszą siostrę. Jak się okazało, przyszłą żonę. Nietypowo. A później mówi, że się urodził 6 października. A ja mówię, przecież ja się urodziłam 6 października. No. No i 6 października dowiedzieliśmy się, że mam glejaka. Tak. Nic nie zapowiadało tej tragedii. Mężczyzna prowadzi zdrowy tryb życia, biega w maratonach, regularnie się bada. Do szpitala trafił po tym, jak pewnego dnia zaczął mieć problem z widzeniem w prawym oku. Diagnoza, którą usłyszał w swoje 37 urodziny, była szokiem. Jak to usłyszałem od pani doktor, że jest guz mózgu, to zamurowało mnie totalnie. Cały się oblałem potem, w ogóle tak jakbym wpadł w taki letarg. Trwało to może 3-4 minuty. Żona była akurat przy mnie i czułem, że ona też się musi położyć, bo ona miała taki sam letarg jak ja. Jako medycy wiedzieli doskonale, z czym wiąże się glejak. Mężczyzna przeszedł operację w Poznaniu. Teraz czeka go radio i chemioterapia. Ta przy tej diagnozie daje jednak kilka procent szans na przeżycie. Alternatywą są terapie nierefundowane w Polsce. Jeżeli by była wznowa, to potrzebujemy terapii nanoterm, która też rzędu kosztuje 20-40 tysięcy euro. Kilka dni temu pojawiła się jeszcze jedna szansa. Tu potrzeba jednak już prawie 500 000 złotych. Drugą możliwością jest terapia immunologiczna za granicą, w Niemczech. Polega to na serii szczepień, które podkręcają układ odpornościowy, aby sam zwalczył resztkę komórek glejowych. W pomoc zaangażowali się inni ratownicy z Piły i okolic. Rodzina zbiera pieniądze poprzez stronę siepomaga.pl oraz na sygnale dla brosza.pl. Na mediach społecznościowych powstają zbiórki i licytacje. Na aukcjach widzimy, że jest bardzo dużo chętnych, którzy chcą wystawić coś zakupić. Natomiast nasza społeczność medyków chciałaby zorganizować to w innej formie, dodatkowo w postaci szkolenia pierwszej pomocy, czyli to, czym się zajmujemy zawodowo. Ratownicy będą uczyć pierwszej pomocy w sobotę 21 października od 12. Do Nadnoteckiego Instytutu UAM przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile będzie mógł przyjść każdy chętny. Organizatorzy przygotują także atrakcje dla dzieci. Szkolenie będzie można zapłacić dowolną kwotę cegiełkę, która trafi na leczenie chorego Piotra. Ogólnie mówi się o medykach, że nie ma przypadków w naszym zawodzie, nie? Że naszą taką misją życiową jest właśnie pomaganie ludziom. I na dalsze pomaganie pacjentom nadal liczy Piotr Brosz. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się do nich wrócić i im dalej pomagać na tyle, ile potrafię. A że mąż potrafi dużo i ma dużą wiedzę i jest bardzo dobrym osobą, no to liczymy na pomoc innych po prostu.